wracamy do porządku pierwotnego. Jeszcze jedna uwaga. Jeszcze jedna uwaga, bo tam w Radzie nadal wymagają, że tam te wszystkie uwagi mają być jutro, do którejś tam godziny. Tak? Poradzimy sobie. Żeby to sobie z tym poradzić. Panie radny, czy trzeba nie musi opiniować. Jeżeli sesja nadzwyczajna, nie ma czasu, odstąpiliśmy od tego. Rozumiem, że radni Komisji Edukacji są na sesji dzisiaj, wyrazili swoje opinie. Nikt nie ma pretensji do tego, że zwołałem tak zwaną sesję nadzwyczajną. Temat był bardzo ważny i moim zdaniem uzasadniona potrzeba zwołania tej sesji. Tak. O tym powiem w oświadczeniach. Wszystko zależy, jak Państwo radni dzisiaj popracujecie. Jeżeli skończymy to dzisiaj o 4 godzinie, to sesji prawdopodobnie nie będzie. No, postaramy się. Prawda? No to wracamy. Punkt drugi. Sprawozdanie z bieżących prac. Zarządu wystawi Tomasz Grzyb, prawny. Zarząd obradował na 4 posiedzeniach, podjęto 4 uchwały delegujące członków Rady do udziału w odbiorach. Na wniosek Komisji Zarządu wystosowano pisma do Policji, Straży Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące przekazania informacji na temat osób ubiegających się o przedłużanie umów najmu lokali socjalnych. Dowiedziałbym się uszczegółowienia informacji o nowych zasadach opiniowania osób ubiegających się o przedłużenie najmu, umów najmu do Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu dotyczące naprawy i uzupełnienia koryta ściekowych, wymiany połamek płyta żurowych na parkingu oraz naprawy chodników, usunięcie zbędnych barierek oraz zniwelowania trawnika. Do Straży Miejskiej dotyczące spowodowania uprzątnięcia śmieci za sklepem meblowym na osiedlu na lotnisku. Udzielono odpowiedzi na pisma do przedszkola nr 117 w sprawie ustalonego na rok 2013 zadania oraz do przedszkola nr 142 w sprawie sfinansowania pielęgnacji zieleni i odpowiedź do spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka w sprawie planowanego zadania opracowania zgłoszenia wykonania miejsc potrzebnych przy ulicy. Zarząd uczestniczył również w spotkaniu Porozumienia Dzielnic Nowogódzkich. Przewodniczący zarządu brał udział w spotkaniach w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 2 spotkania poświęcone sprawie opracowania projektu przebudowy ulicy Obrońców Krzyża i w sprawie realizacji zadań powierzonych. Brał również udział w spotkaniu w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w sprawie utrzymania zimowego drugich chodników. No, również uczestniczył w spotkaniu w Radzie z inspektorem ZIKIP i radnej pani Haliny Hałacińskiej odnośnie modernizacji ogródków jordanowskich. W spotkaniu w Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum imieniem Świętego Łazarza prelekcja na temat sytuacji hospicjów w Polsce. Brał również udział w spotkaniu z rodzicami ze szkoły podstawowej nr 104 oraz przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa panią Martą Patenę w sprawie likwidacji szkoły. Zastępca przewodniczącego pan Stanisław Malara reprezentował zarząd na spotkaniu opłatowym w dzielnicy 17. Brał udział w spotkaniu programowym IPN Oddział w Krakowie projektu Nowa Huta Miasto Pracy i Walki, Pamięci i Solidarności. Uczestniczył również w uroczystościach obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Członek zarządu pan Stanisław Bury uczestniczył w prezentacji studium zagospodarowania przestrzennego. Są jakieś pytania do bieżącej pracy zarządu? Bardzo proszę. Ja mam pytanie, bo tu widzę, że pan Tomasz Szewczyk odbiór z rejonu pana radnego Jarosza, to nie wiem, pan Jarosz nie chciał być na ten odbiór, czy wy tak dalej sami sobie katolicy, chrześcijanie przydzielacie, wy pieniądze zarabiasz? Co? Czy dalej, tak jak mówił nasz radny, nasz poseł właśnie Dawie na łabie, że Platforma tylko dla pieniążków. Panie radny Szewczyk, może pan się tłumaczył. No ale nie, mnie to wkurza po prostu. Cały czas tylko wy robicie sobie odbiory i forsy sobie bierzecie. Dla siebie. Czy powiem szczerze tak, ja bardzo... Tak można być, tylko szczerze, ale ja mam rolę komunizm. Panie radny. Obrzydliwe. Panie radny. Proszę, czy to jest coś złego, jeżeli ktoś nie podoba? Może panu się nie podoba. Mi też się wiele rzeczy nie podoba. Świetnie. Mam prośbę, żebyśmy tutaj zachowali się przy samym siebie. Widzę, co ale chyba to jest rejon pana Jarosza, nie? Ale ja mam prośbę. To może on by poszedł na biur. Panie radny, jest pan na obradach Rady Dzielnicy 16, ja prowadzę to zebranie, prawda? Poszanujmy się nawzajem i nie mówmy, jeżeli panu nie udzielę głosu, bo to będzie bałagan. Proszę, ja skomentuję bardzo krótki temat, bo popisy pana radnego Andrzeja Buczkowskiego zaczynają mnie troszeczkę drażnić i irytować.
Dostałem telefon z zarządu, czy mogę, i zgodziłem się. I tak sprawa wyglądała. Dziękuję bardzo. Cześć, cześć. Chciałem tak samo powiedzieć, że Tomasz Szewczyk jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury. Co z tego? Ale przepraszam, no to zarząd jest odpowiedzialny za delegację. Ja nie wiem, dlaczego się radny Szewczyk ma tłumaczyć za decyzję zarządu. Proszę się pytać zarządu, ja odpowiem. Proszę, pan Jarek. No chyba zarząd wie, że akurat nie tą sprawą się zajmowałem, interesowałem, bo wiadomo, jakie tam były przejścia. I tego odbioru dostałem. No ale to jest decyzja zarządu, pana przewodniczącego. No. Dokładnie. To jest w porządku, uważam. Ja panu poświadczenia polityk jeszcze. Dobrze, co jest w porządku? Czy jeszcze coś tutaj jest przekazanie, że tak powiem, głosu panu Burenu, który przygotował prezentację z odbioru? Bardzo proszę. No nie będzie to dużo, no bo trzy odbiory. Proszę państwa, bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich. Pani Halina Hałacińska zwróciła uwagę na chodnik, który jest na placu Kalinowej. W związku z tym ten chodnik będzie na wiosnę będzie poprawiony. Następnie szata zimowa. Szata zimowa. I po szacie zimowej. Dokładnie. Takie bajorko powstałe. W związku z tym, proszę państwa, tworzy się tutaj bajoro. No można troszeczkę i rybę puścić do tego, ale proszę państwa, coś z tym trzeba zrobić. Rozmawialiśmy z przewodniczącym tutaj na zarządzie, no i nawet ZIKiD nie ma koncepcji, co z tym fantem zrobić, ale niemniej jednak musimy do tego przystąpić. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. One urządzenia po prostu toną w tej chwili w wodzie, a na wiosnę będzie jeszcze. I proszę zobaczyć. No, to nie tylko na wiosnę, bo jak opada deszcz, to zrobić dremę. Nie ma odpływu, woda nie wsiąka. Musiałby być projekt branżowy. I w związku z tym musimy coś. To znaczy, proszę państwa, w momencie, kiedy był robiony projekt tego ogródka, proponowaliśmy, aby wykonać równolegle projekt odwodnienia tego całego ogródka. Okazało się, proszę państwa, że na odwodnienie musiałby to być projekt branżowy. Nie było po prostu czasu, żeby ZIGiD znalazł odpowiedniego projektanta, więc sprawa, że tak powiem, troszeczkę nam się przesunęła. W momencie, kiedy doposażaliśmy ogródek, to nowe, duże urządzenie, wykonawca zobowiązał się, że dokona częściowej rekultywacji tego terenu, polegające na tym, że nawiezie po prostu ziemię. Tak też się stało. Problem polega na tym, że no jest to nieskuteczne, bo ziemia się zapadła, jak państwo widzicie, albo za mało ziemi było dosypane. Nie wiem, nie umiem dzisiaj państwu powiedzieć. Niemniej jednak uważam, że do tematu musimy wrócić, dlatego że urządzenia, tak jak państwo widzieliście, w momencie, kiedy pada deszcz, one toną w wodzie i tak praktycznie nie spełniają swojej roli. Dzieci się nie mogą bawić, już nie mówię o tym, że urządzenia są metalowe, w związku z czym no, będzie następowała degradacja. W związku z tym ja tu rozmawiałam na zarządzie, proponowałam, abyśmy wrócili na wiosnę do tematu i dokonali, zlecili całkowitą rekultywację tego terenu. Nie miejscową, bo to po prostu nic nie daje. Albo zlecimy projekt odwodnienia, albo, tak jak mówię, rekultywację całego terenu po to, żeby ten teren podnieść, doprowadzić do odpływu, bo są tam kratki ściekowe i zlikwidować taki stan rzeczy. Dziękuję. Ja jeszcze chciałabym dodać, bo zauważyłam na przystanku na Jagiellońskim, czyli między nad Jagiellońskim a Wysokim, bliżej tu Wysokiego na tym przystanku, to samo jest właśnie. Po każdym, prawda, większych opadach, właśnie też takie bariery są na przystanku, tam ludzie kną, bo nie macie butów postawionych. Znaczy trzeba pokazać te miejsca, bo jeżeli są to zapadniska,
A to tak mówię, najłatwiej albo zrobić zdjęcie, albo po prostu wskazać tutaj konkretnie, w którym miejscu to zrobimy zdjęcie. Bo to jest ważne, żebyśmy mieli dokumentację, bo później w momencie, kiedy mówimy o jakiejś tam kałuży, przechodzimy na miejsce, akurat deszcz nie padał, no i ktoś się zaczyna habilitować, mówi, że tam woda, no nie spadnie. Proszę Państwa, budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem Broniewskiego po stronie Wysokiego oraz na lotnisku. To zdjęcie zrobione w trakcie budowy. Następnie te usterki, o których Pan Jarosz tutaj mówił. Przede wszystkim wjazd na parking, gdzie ta woda spływała, ponieważ budowa tej ścieżki i również chodnika troszeczkę wyżej wyszła i całość do tego trzeba było uzupełnić odnośnie ścieków tutaj, w którym miejscu studzienki bodajże, tam kratki są umieszczone. Tak wygląda, proszę Państwa, po odbiór, gdzie Pan Szewczyk był na odbiorze częściowo, bo całości nie można zrobić. Ta ścieżka. Tutaj w tym temacie jeszcze chcę powiedzieć, że oprócz tego, co było w podstawowym zakresie, wnioskowałem o wykonanie tutaj dla studii teletechniczną na zdjęciu. Jest wykonana teletechnika oraz wjazdy, których też nie było w projekcie, do bloku numer 1 i bloku numer 2 na osiedlu Wysokim. Wydaje mi się, że tutaj Pan Radny ma powód do zadowolenia, bo bardzo duża rzecz została zrobiona w Pana rejonie. I dodatkowo prawie 80 tysięcy zostało dołożone do tej inwestycji z pieniędzy z IKIT oczywiście, ale wydaje mi się, że zakończone jest to sukcesem, mimo że trwało to tak długo, bo prawie pół roku uzgadnianie tej dokumentacji i trochę przepychanki w urzędzie. Następnie w tym temacie, przepraszam, to proszę bardzo. Zapytanie została rozwiązana kwestia śmieci, którą kiedyś poruszają w przypadku. Jest tam zrobione w ten sposób, że wjazdy, które są zrobione, czyli przy bloku numer 1 i przy bloku numer 2, są tak utwardzone, że mogą przejeżdżać. Na dzień dzisiejszy będzie oznakowanie, które będzie na wiosnę postawione, które będzie pokazywało, że nie dotyczy tam służb technicznych, będą przejeżdżać przez tą ścieżkę. Tak to na dzień dzisiejszy jest, przynajmniej z tego, co ja wiem. Chyba, że coś zmieni do marca. Następnie, proszę Państwa, budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem Alei Andersa po stronie Osiedla Niepodległości oraz Albertyńskiego. Zdjęcie zrobione w czasie wykonywania, w czasie robót i odbiór ścieżki rowerowej do całej całości. Tutaj również trzeba powiedzieć, że przepychanki z wykonawcą odnośnie jakości odbudowy, prawda, spowodowały zmianę technologii. Oczywiście zatrzymanie prac, ale również tutaj udało się wykonać kanał teletechniczny, który będzie służył, mam nadzieję, do tego, żeby poprawić tutaj komunikację, inaczej nie komunikację, ale połączenie światłowodem, no, chciałbym powiedzieć, w tej części dzielnicy, które właśnie teraz przed chwilą widzieliśmy. Ja mam pytanie na tej ścieżki rowerowej na Albertyńskim. Ona została podwójnie utwardzona, tak? Ona została zrobiona w ten sposób, że zamiast kruszywa, które tam miało być, została zastosowana technologia stabilizacji gruntu przez przemieszanie tego gruntu z cementem, ustabilizowanie i dopiero wtedy nałożenie tej warstwy skamienia plus tej ostatniej warstwy, czyli tych 10 cm. Kostka plus podsypka. Tak to jest i jest gwarancja, podobno z tego, co jest napisane, 10 lat. A my to jako dzielnica dokładaliśmy do tego jeszcze jakieś pieniądze, czy? To znaczy ten pierwszy odcinek, który robiliśmy przy bloku 21, to jest zrobione za pieniądze z dzielnicy. Nie ukrywam, że już były tam... Ja chciałem się zapytać pytanie. Ja tylko dokończę. Tutaj były pewne usterki typu związanego, typu połamany asfalt na obrzeżach. No i będzie to usunięte od razu, zaraz po ustąpieniu. Proszę bardzo. Całą dokumentację tam, bo przecież tą ścieżką się od samego początku zajmowałem. Zdjęć tam przysłałem panu Staszkowi dość dużo i tam jest wszystko pokazane, jak robili tą podsypkę, jak wszystko to robili.
I moje tylko takie zdziwienie tutaj, panie Andrzeju, widzi pan, też niby jest, zaliczam się do nich i nawet mi nie powiedział pan przewodniczący, że odbiera ścieżkę, co mnie też troszkę zabolało. Tyle mogę tylko powiedzieć. Także tutaj, tak jak powiedziałem, w pewnym ferworze walki ja nie ukrywam, że popełniam błędy, do których się przyznaję. I tak jak powiedziałem, jestem w stanie przeprosić, jeżeli komuś krzywdę zrobiłem, ale nie jest to pomniejszanie kogoś roli w tej Radzie, tylko jakby z dbałością o to, żeby w miarę szybko pewne rzeczy się posuwały do tylko, przodu. Tylko, że akurat, panie przewodniczący, jak pan odbierał, no to akurat przechodziłem i mi się pytali, co to jest. Ja mówię, no chyba komisja idzie i odbiera, bo mówi, no to jak to odbiera? Mówi, biją lód siekierami, klęczą cały ten sztab, no co to za ścieżka, jak się ją odbiera przy takim mrozie? Ale inaczej. A tu jest ładna, ja mam jeszcze ładniejsze. Ale ja mam pytanie, to znaczy, że jeżeli odbiera się tą ścieżkę w styczniu, bo wiadomo, że w tym momencie chodziło przede wszystkim o... Ale ona była gotowa już, proszę, trzeciego była już gotowa w październiku. Ale nie było, żeby można było odebrać, to trzeba było uzupełnić o brakujące dokumenty. Nie, no odpowiadaj pan ludziom, którzy się patrzą i mówią. Ale co ja mam że się, no, że się odbiera ten ścieżkę w zimie, mruzikuje się pod ludzi, żeby to było ładnie. Ale nie żeby było ładnie, tylko żeby zakończyć pewien etap. Ja rozumiem, że część osób może powiedzieć, co widzimy na przykład na ogródkach jordańskich. Całkiem śmiało można to było odebrać, tak jak tutaj Stanisław mi powiedział, dzielnicy podpisali to wszystko. Ale to nie jest prawda i tutaj się nie zgadzam. Bo w momencie, kiedy byliśmy na odbiorze, nie było, że tak powiem, problemu, żeby zobaczyć, jak zostało zadanie wykonane. I tu nie akurat wszystkie miały zdjęcia, przysłałem panu Stanisławowi, można by sobie dokładnie oglądać po metrze w ciągu całej. Ale to nie zmienia faktu, że wcale nie było źle na tym odbiorze, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy. Dziękuję. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Wcale nie było tak, że nie było nic widać. I trzeba oddać. Tam, gdzie trzeba kogoś przeprosić, to przeproszę, ale moim zdaniem nie dajmy się zwariować. Jeżeli jest sytuacja taka, że jest zima, okej. Ale popatrzmy się, jak wyglądał temat. Jeżeli był podsunięty śnieg i było widać robotę, to nie mam żadnych problemów związanych z tym, żeby odebrać jakieś zadanie. A poza tym zadanie było przede wszystkim miejskie, a nie dzielnicowe. A takie pytanie do pana Pawlickiego. Zrobił pan, panie Pawlicki, jakieś jedno zdjęcie na tym chodniku? Nie zrobiłem, bo nie miałem czynnicę z tego. Dziękuję. Proszę. Ale ja chciałem tylko powiedzieć tak coś, że akurat nie musimy się kłócić o to, że akurat ile osób było oddelegowanych do odbioru tej inwestycji. Zarząd podejmuje decyzję, kogo jest, kto jest oddelegowany. Przed chwilą my to słyszeli. Dokładnie, ale chciałem tak samo jeszcze powiedzieć taką sytuację, bo może tak samo, jakby nie wiem, przewodniczący był pan Andrzej Buczkowski, to na każde oddelegowanie do odbioru byłoby wydelegowanych po 5 radnych. Wtedy był, załóżmy, budżet miasta Krakowa był bardziej nadwyrężony. Przewodniczący nas Sławek Góra kieruje się trochę bardziej takim racjonalnym oszczędnościami i oddeleguje tylko jedną osobę na odbiory inwestycji, więc chwała mu za to. Proszę mi, muszę to powiedzieć teraz, bo na mnie, że niby jak ja byłbym przewodniczący, to bym 5 dokładnie, tak, nie, tak, pana, tak sam tego. Tylko na przykład pani Hałacińska chodzi co miesiąc na odbiory. To jest, uważa pan, w porządku, a nie należy do Komisji Infrastruktury, o ile ja sobie przypominam. Tak samo odbierał, proszę pana, tylko dlatego, że jesteście PO-wcy. A to nie ma co PO-wcy, tak samo. A wy jesteście PiS-owcy, tak samo tego w ogóle nie robicie. Ale mam prośbę, zamykamy dyskusję. To jest obrzydliwy. To jest obrzydliwy. Panie radny Bartoszyk, panie radny Buczkowski, zamykam temat, bo to jest akurat nie na temat. Dyskutujemy nie na temat. Rozumiem, że skończyliśmy punkt trzeci.